A zatem bardzo solidna próba młodego Słoweńca, a my już oglądamy pierwszego z Polaków, Kacper Juroszek. No dużo się mówi o tym, że ma mocne odbicie z progu, obiekt normalny powinien mu pasować. Zobaczmy, przed punktem konstrukcyjnym ląduje Polak. No ale skok jest całkiem poprawny, dzisiaj Juroszek w treningach dwukrotnie 16. To jest skoczek, który jeszcze nie punktował w zawodach Pucharu Świata. I co tu dużo mówić, wobec słabszej obsady w Rasznowie, no powinien postarać się o premierowe punkty w sobotnich zawodach Juroszek. Na to liczymy, no niestety miał wiatry z tyłu, 0,6 metra na sekundę, Rok Masle przed chwilą 0,4 metra na sekundę pod narty, a zatem tutaj nie trafił dobrze z warunkami. Także Maciej Kot, wiemy, że te ostatnie sezony dla niego niedobre, nieudane, ale obiekt normalny, który zwykle mu sprzyja i zobacz, to przed 90 metrem ląduje Maciej Kot. 87 metrów, a wiatr był lekko sprzyjający, przynajmniej tak wychodzi z uśrednionych przeliczników. Dla porównania Kacper Juroszek lądował pół metra bliżej, ale dostał 7 punktów rekompensaty. Tymczasem Maciej Kot pół punktu zabrane za wiatr i daje mu to 5. miejsce. No i widzicie Państwo, nie jest zadowolony Zakopiańczyk ze swojego skoku. Ja w Wiśle, gdzie na swojej dobrze znanej domowej skoczni był 23. Zobaczmy, jak poradzi sobie tutaj w Rasznowie Polak. No, przed 90 metrem ląduje, podobnie jak w treningach. W pierwszym był na 88 metrów, w drugim 84 uzyskał, a teraz 84,5 przy wietrze w plecy o sile 0,3 metra na sekundę. A zatem Kacpra Juroszka, najlepszego z Polaków, nie wyprzedzi. Kacper cały czas na miejscu trzecim, prowadzą Rok Masle ze Słowenii pierwszy, Szwajcar Dominik Peter na miejscu drugim. No a to medalista Mistrzostw Świata Juniorów. Po latach znów doczekaliśmy się medalu na imprezie najwyższej rangi dla juniorów. Jan Habdas. 19-latek z LKS-u Kimczok Bystra. Jest sygnał od trenera Kwiatkowskiego i Habdas już na rozbiegu. Wiatr w plecy, dobra prędkość. No ale też do 90 metra młody Polak nie doskoczył. Dzisiaj w treningach także bardzo dobrze się prezentował szybkościowo. W drugim treningu był najszybszy na progu. Teraz też widzieliśmy ponad 84 km na godzinę, ale nie przełożyło się to na odległość. 84 metry uzyskał Polak przy silnym jednak wietrze z tyłu. 0,9 metra na sekundę, będzie ponad 10 punktów dodanych. No i zobaczymy, które da mu to miejsce w tym prologu. Na razie jest 6.